Dzień dobry państwu, ja się nazywam się Michał Staszkiewicz i jest mi bardzo miło państwa powitać na kolejnym spotkaniu z tfipz -u. Dzisiaj opowiemy sobie i właściwie podsumujemy trzeci kwartał 2022 roku i przedstawimy państwu nasze prognozy, jeżeli chodzi o czwarty kwartał tego roku. Dzisiaj ze mną jest pan Piotr Muchowski, wiceprezes zarządu tfipz Dzień, Dzień dobry. Pierwszy. Dzień dobry. I nic może zaczniemy od pytania pierwszego, tak żeby wprowadzić państwa w świat finansów i jest taki dobry czas na podsumowanie. Piotrze, z jakimi takimi najważniejszymi wydarzeniami w tym roku, czy w tym kwartale mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o Polskę, jeżeli chodzi o świat i jak te wydarzenia, jaki miały wpływ na zachowanie się głównych klas aktywów? Wydaje się, że wszyscy skupiamy się na dwóch najważniejszych wydarzeniach, dwóch najważniejszych tematach. Pierwszym oczywiście jest wojna i tutaj mieliśmy dosyć dynamiczne zmiany w ostatnich tygodniach, to znaczy los można powiedzieć w pewnym sensie zaczął się powoli odwracać. Z drugiej strony, wciąż jesteśmy bombardowani, można powiedzieć, w tym, w tym temacie takimi kwestiami jak ryzykiem nuklearnym, czy też eskalacji tego konfliktu w stronę, która by w dalszym ciągu zwiększała ryzyko, jeżeli chodzi o aktywa. Drugim takim bardzo istotnym aspektem jest kwestia polityki banków centralnych. I tutaj obserwowaliśmy to, co się działo, zarówno na naszym rynku, jak i jeśli chodzi o rynki rozwinięte Fed, ECB. NBP, wszystkie główne banki centralne na świecie są wciąż w trybie zwiększania stóp procentowych, co powoduje, że wpływ na klasę aktywów jest. No trudno jest znaleźć takie klasy aktywów, które w tej sytuacji mogą zachowywać się pozytywnie. Nawet cena aktywów jest polityka fiskalna. I tutaj chyba najlepszym przykładem jest to, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, gdzie mieliśmy ogłoszenie nowego planu cięć podatkowych, który zachwiał, można powiedzieć, rynkiem brytyjskim w taki sposób tektoniczny. To znaczy zarówno obligacje, jak i fund osłabiły się bardzo 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 znacząco. Więc myślę, że to jest taki przykład, że nie powinniśmy zapominać również o tym aspekcie związanym z polityką fiskalną. To znaczy wciąż ma ona bardzo duże znaczenie. I jesteśmy w takim trochę roz, rozdźwięku, można powiedzieć, czy w takiej dychotomii, jeżeli chodzi o to jak patrzymy na rynki. Z jednej strony obawiamy się bardzo recesji i w tym momencie spodziewamy się, że zarówno polityka fiskalna będzie wspierała gospodarkę, a polityka monetarna będzie luzowana, a z drugiej strony obawiamy się wyższej inflacji która powoduje, że polityka fiskalna powinna być zacieśniana, a polityka monetarna również. Więc rynek, można powiedzieć, trochę od lewej do prawej, w zależności od tego, w którym momencie danego cyklu jesteśmy, się zachowuje. I trudno jest znaleźć ten jeden moment, czy ten jeden kierunek, który już powinien wyznaczyć nam trend rynkowy na najbliższy kwartał, czy najbliższe kwartały. Może wróćmy do klasy aktywów, do akcji obligacji. No, może sobie w szczegółach powiemy, za chwilę więcej, ale jakbyś tak mógł zobrazować, kto jest takim beneficjentem tych wydarzeń rynkowych, a kto jest takim, można może powiedzieć, największym przegranym. Mhm. Trudno znaleźć dużych wygranych, tak naprawdę. Myślę, że wszyscy obserwujemy rynki i sytuacje i tak naprawdę mamy pełną świadomość, że, że trudno jest znaleźć takie klasy aktywów, które zachowywały się dobrze. Na pewno jednym z wygranych jest dolar. Jest to dosyć naturalne i wynika chociażby z tego, że kiedy rośnie ryzyko na rynkach, to dolar jest takim jednym z naturalnych, można powiedzieć, bezpiecznych aktywów, do których uciekają pieniądze. Jest to również związane z tym, że Fed nieco szybciej podwyższa stopy niż chociażby Europejski Bank Centralny, a Bank Japonii na przykład w tym momencie tak naprawdę do niedawna jeszcze prowadził politykę luzowania polityki monetarnej. Więc z tych głównych banków centralnych, tak naprawdę Fed, można no powiedzieć, jest najbardziej restrykcyjny, czy też jak czasem mówimy jest Trzębi. Im bardziej restrykcyjna polityka monetarna, no tym teoretycznie większa siła danej waluty. I tu dolar ewidentnie był beneficjentem tej polityki Fedu. No, skoro dotkliśmy już do dolara, bo to jest moje kolejne pytanie, czy ten drogi dolar pozostanie z nami na długo, czy te wasze wakacje w Stanach Zjednoczonych będą tak bardzo drogie? No widzę Michale, planujesz wakacje w Stanach Zjednoczonych bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że może to być faktycznie jeszcze nie najlepszy moment. Wydaje się, że jeszcze przed nami jest wciąż potencjalnie dużo takich wydarzeń, jak to się mówi, ryzykownych. Tak? Duża niepewność na rynkach. Dostajemy informacje na temat różnych spółek czy, czy sektorów, które mogą być w najbliższych tygodniach, kwartałach, mogą doświadczyć problemów. Również na rynku polskim mieliśmy sytuację, gdzie chociażby jeden z banków miał określone problemy, które zostały rozwiązane w sposób regulacyjny. Więc tego typu informacji możemy się wciąż w nadchodzących tygodniach i kwartałach spodziewać. To oczywiście może sprzyjać Sile dolara. Z drugiej strony, spójrzmy na to również w ten sposób, że im gorzej, trochę na, tak, tak paradoksalnie na rynkach, czy też w gospodarce, im większe jest ryzyko recesji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no tym bardziej możemy się spodziewać, że banki centralne mimo wszystko nie wytrwają w tej swojej bardzo restrykcyjnej polityce i to by oznaczało tak zwany piwot. I o tym mówimy bardzo często na rynkach, byłby to taki punkt zwrotny, w którym banki centralne. Zmieniają swoje podejście, ten paradygmat, można powiedzieć, polityki monetarnej i zaczynają luzować politykę monetarną. Prawdopodobnie to będzie taki moment, kiedy ten dolar stanie się słabszy i wakacje na Florydzie będą dużo bardziej przystępne. Znaczy, trudno zapytać mi, kiedy, kiedy ten przełom y, na dolarze właściwie y, no przyjdzie, przyjdzie, ten przełom, ale jednak chciałbym wrócić y, do akcji, bo mamy taką sytuację, że. Borkamy się wszyscy z wysoko, wysoką inflacją. Te oczaty inflacyjne, jeżeli chodzi o rynek polski, naprawdę są wysokie. Rosną stopy procentowe, wzrost gospodarczy spowalnia. Czy ten wyso, wysoka inflacja i ten sła, słabnący właśnie wzrost gospodarczy pozostanie z nami na dłużej? Wydaje się, że niestety prawdopodobnie tak. To znaczy, znowu wracamy trochę do takiego dualizmu. Albo obawiamy się bardzo wysokiej recesji czyli takiego bardzo czarnego scenariusza, który z kolei powodowałby, że banki centralne będą bliżej tego punktu pivota, czyli zmiany swojej polityki, co prawdopodobnie można, można wskazywać albo domniemywać, że mogłoby wyznaczyć taki dołek. Tak? Znaczy to już byłby ten punkt, w którym oczekujemy, że faktycznie polityka monetarna się zmienia z powodu oczekiwań recesji i akcje stałyby się takim naturalnym beneficjentem. Patrzymy na wyceny, wydaje się, że one są atrakcyjne, no ale jeżeli przed nami jeszcze jest Jakiś czas, gdzie wciąż spodziewamy się, że ta polityka monetarna będzie zacieśniana, bo kolejne odczyty inflacji będą wyższe, w tym momencie no, nie możemy się spodziewać, że ten moment dla akcji już nadchodzi. Zawsze w takich momentach prawdopodobnie warto zastanowić się nad swoim e, oczekiwaniem, czy spodziewanym, czy, czy planowanym poziomem ryzyka, który jesteśmy w stanie zaakceptować. Jeżeli nie możemy się już doczekać e, tego momentu wejścia w akcję, to być może jeszcze w tym momencie warto spojrzeć na aktywa bardziej bezpieczne, defensywne, jak to mówimy. Możemy też spojrzeć na akcje trochę pod kątem, które akcje są, można powiedzieć, cykliczne, a które są właśnie defensywne. Cykliczne akcje to są takie, które korzystają na koniunkturze gospodarczej, to znaczy, kiedy już będziemy spodziewali się, że będzie dołek tej recesji i koniunktura powinna się poprawiać, to te akcje będą najszybciej zyskiwały. Jeżeli chodzi o akcje defensywne, tutaj bardziej patrzylibyśmy na takie sektory jak sektor um, utilities, tak? czyli, czyli różnego rodzaju usług publicznych, których. Z których trudno nam będzie zrezygnować. Również spółki dywidendowe, które mają bardzo dobrą pozycję gotówkową, są takim ciekawym sektorem. Jeżeli z kolei obstawiamy, że no jednak to odbicie nastąpi, no to oczywistymi beneficjentami będą akcje tych spółek, które najbardziej zostały przecenione. Więc tutaj też sektory wzrostowe, myślę, że będą bardzo atrakcyjne. Tylko, że no, trudno powiedzieć, kiedy będzie ten moment. To znaczy, ten dołek może być jeszcze przed nami i nie chciałbym być prorokiem, ale ten dołek może być znacząco niżej. Jeżeli ktoś ma duży apetyt na ryzyko, i jest w stanie zaakceptować, no to oczywiście być może to jest blisko już ten moment, kiedy w te akcję należy wchodzić. My wciąż takiego przekonania nie mamy. Wydaje się, że wciąż jeszcze przed nami no, może być dużo wydarzeń, które mogą, jak to się mówi, te rynki nieco wykoleić. <laughs> tym bardziej, że warszawski parkiet w tym roku nie, da, nie radzi sobie najlepiej. Przypomnę, może WIG stracił ponad 31%, WIG20 35%, i tutaj chciałem zapytać, w Twojej ocenie, jakie są powody właściwie słabości warszawskiej giełdy? Wydaje się, że jest, można je podzielić na kilka aspektów. Po pierwsze, to nie jest tak, że warszawska giełda, tak jak wspomniałeś, oczywiście, jest jednym z najgorzej radzących sobie parkietów, ale to jest taki trochę, mówiąc z angielska, ugly contest, czyli no nie, nie szukamy tych najlepszych, tylko zastanawiamy się, kto jest jeszcze bardziej zły albo najgorszy. Tak? Więc tutaj faktycznie warszawska giełda wyróżnia się i minus ale w zasadzie można powiedzieć, że wszystkie rynki akcyjne na świecie są w bardzo dużych tarapatach. Drugi aspekt, na który spójrzmy jednak, no trzeba obiektywnie powiedzieć, że jesteśmy krajem frontowym w cudzysłowiu. To znaczy znajdujemy się bardzo blisko tego konfliktu, który się toczy obok nas, wojny na Ukrainie, no i trudno oczekiwać od inwestorów zagranicznych, aby oni w danym momencie w żaden sposób nie brali pod uwagę tych ryzyk, które potencjalnie mogą się z tym wiązać. I myślę, że to jest tak naprawdę najbardziej kluczowy aspekt związany z tym, że nasza giełda doświadczyła znaczącego odpływu inwestorów zagranicznych. Z drugiej strony, można na to spojrzeć oczywiście, że paradoksalnie w tym momencie no, tak naprawdę ci inwestorzy są już w dużej mierze niedoważeni, jeżeli chodzi o naszą giełdę. I trudno oczekiwać, żeby kolejne fale słabości polskiej giełdy wynikały z odpływu inwestorów zagranicznych, bo w tym momencie ich udział jest naprawdę bardzo niewielki. To znaczy, Polska, zarówno jeżeli chodzi o. Rynek obligacji przez ostatnie kwartały doświadczała znaczących odpływów. Podobnie było, jeżeli chodzi o akcje. Na obligacje widzieliśmy częściowy napływ i to od razu zaowocowało umocnieniem się rynku obligacji, który paradoksalnie e, chociażby w ostatnim miesiącu był, jeżeli chodzi o indeks, na minimalnym plusie, więc widać, że ten napływ inwestorów, szczególnie zagranicznych, momentalnie może tą sytuację odwrócić, ale tu zapewne musielibyśmy czekać na e, no, poprawę tej sytuacji geopolitycznej, no i również to, co wspomniałem, tutaj polityka fiskalna również odgrywa rolę. Śledzimy nie tylko Polskę, ale i sąsiednie rynki. Pojawiają się zapowiedzi nowych podatków, zarówno w wielu krajach europejskich, jak i na świecie, i to też w jakiś sposób determinuje to, czy szczególnie te spółki z tych dużych indeksów, w jakim można powiedzieć stopniu będą one dotknięte tymi nowymi obciążeniami. Więc jest, jeszcze jesteśmy chyba w fazie rozwojowej, jeżeli chodzi o te aspekty. Ale tak jak wspomniałem, odpływ inwestorów zagranicznych, który już nastąpił wcześniej, no sugeruje, że być może w momencie poprawy nastrojów, czyli te, tego tak zwanego pivota, do którego już wiele razy wracaliśmy, polski rynek może ma szansę być jednym z beneficjentów. Czyli czekamy na poprawę nastrojów, ale może to jest czas dla inwestorów długoterminowych, którzy poszukują, poszukują tych aktywów przecenionych. I chciałem teraz dotknąć do troszkę innego tematu, może innej klasy aktywów, obligacji. Tak jak powiedziałem na początku, inflacja wysoka stopy procentowe też na wysokich poziomach, z drugiej strony wyceny obligacji chyba są ciekawe, ale jakie, jakie obligacje należy teraz wybierać? Wciąż jesteśmy w fazie dużej niepewności, jeżeli chodzi o zachowanie się inflacji w nadchodzących kwartałach, więc to jest zawsze trudny czas dla obligacji. Tak jak wspomniałeś, można powiedzieć, że te stopy zwrotów czy rentowności obligacji są już na wysokich poziomach. Wydaje się, że bezpieczniejsze podejście, czyli takie bardziej krótkoterminowe, no sugeruje, żeby jednak mimo wszystko Zdecydować się na obligacje krótkoterminowe. Jeżeli ktoś patrzy bardzo długofalowo, to rentowności obligacji, można powiedzieć tych długoterminowych, no są na poziomach niespotykanych od lat. Więc jest to szansa, żeby zbudować sobie taki długoterminowy portfel, no, który by nam przynosił te rokroczne zwroty związane z dosyć wysokimi kuponami wypłacanymi przez obligacje. Oczywiście po drodze mogą się zdarzyć jeszcze okresy czy powrót tej wysokiej inflacji. Nie jesteśmy jeszcze nawet można powiedzieć na szczycie, tak, bo ostatni odczyt chociażby w Polsce był wyższy niż wcześniejsze, no ale możemy się spodziewać, że ten szczyt jest relatywnie blisko. I potem kluczowa będzie ta ścieżka zejścia w kolejnych latach. Jeżeli będziemy mieli, można powiedzieć, ciężką recesję, czego sobie oczywiście nie życzymy, ale to by sugerowało, że faktycznie te rentowności powinny spadać dużo szybciej i powinniśmy zarabiać na tych obligacjach znacząco więcej. Jeżeli wpadlibyśmy w taki... Um, można powiedzieć chyba najmniej optymistyczny trend, czyli stagflacyjny, gdzie mamy zarówno bardzo niski wzrost, jak i wysoką inflację. No tutaj te obligacje zapewne zarobią nieco mniej. Ale mimo wszystko możemy się spodziewać, że ta inflacja powoli, chociażby na, po na podstawie efektów bazy, powinna spadać w nadchodzących latach. Więc długofalowo te obligacje długoterminowe prawdopodobnie powinny dać nam szansę zarobić. Chciałem zapytać jeszcze o jedną bardzo ważną rzecz. Jakie widzisz perspektywy dla klas aktywów w czwartym kwartale tego roku? Na pewno zalecamy dużą ostrożność w podejściu do inwestowania w tym czwartym kwartale, ale tak jak już wspominaliśmy, zaczynamy szukać trochę wartości i tych punktów, gdzie już ta przecena nastąpiła dosyć gwałtownie w poprzednim czasie i dają one szansę w dłuższym terminie na zrealizowanie zysków. Zapewne dla inwestorów nieco bardziej z większą awersją do ryzyka polecalibyśmy obligacje krótkoterminowe. Jeżeli chodzi o obligacje długoterminowe, to tutaj zapewne ta perspektywa inwestycyjna musi być dużo dłuższa, więc ten najbliższy czas może jeszcze nie być odpowiednim momentem. Jeżeli chodzi o rynki akcji, wydaje się wciąż, że rynek amerykański daje największe szanse na realizację zwrotów. No tym bardziej, że jesteśmy w pewnym sensie znowu powiązani z dolarem, o którym mówiliśmy jako aktywie, które ewentualnie w tych trudniejszych czasach może się znaleźć jako, jako jeden z, jedne z zabezpieczeń naszej wartości. Dodatkowo można powiedzieć taki aspekt długofalowego inwestowania, do którego namawiamy klientów i będziemy namawiać klientów, to jest spojrzenie również na kwestie związane z zrównoważonym rozwojem, czyli fundusze obligacji czy akcji, czy też klasy aktywów, które są związane z tak zwaną zieloną transformacją, czy też szerzej ze strategią zrównoważonego rozwoju. Wydaje się, że długofalowo te sektory mają szansę na napływ środków, co będzie powodowało, że będą, powinny one realizować znaczące zwroty. Wydaje się, że rynek surowców wciąż jeszcze jest trudnym rynkiem, jeżeli chodzi o osiągnięcie tam zwrotów i nie rekomendujemy na ten moment zwiększania alokacji. Mógłby być on beneficjentem, gdybyśmy, gdyby następowało jakieś znaczące i szybkie odbicie gospodarcze, no ale tego się w najbliższym kwartale raczej nie spodziewamy. Jest to temat w przyszłym roku. Jeżeli chodzi o akcje europejskie, również widzimy tu nieco więcej problemów. Europa jednak jest w dużej mierze dużo bardziej uzależniona od chociażby dostaw gazu, czy też kryzysu energetycznego, który tu potencjalnie może mieć dużo większy wpływ na, na zachowanie spółek. Z tego też względu akcje europejskie nie są w tym momencie naszym faworytem. Piotr, bardzo dziękuję. I chciałem zadać ostatnie pytanie. Co radziłbyś naszym klientom, naszym inwestorom w tych trudnych czasach? Myślę, że są dwa podejścia. Jeżeli jesteśmy inwestorem bardzo aktywnym, jeżeli mamy wysoki apetyt na ryzyko, to myślę, że podejście aktywne do inwestowania może dawać szansę na wynajdywanie tych okazji, tak jak powiedziałeś, tak? przecenionych klas aktywów, które w danym momencie będą bardzo atrakcyjne. Zapewne dla większości naszych słuchaczy, inwestorów sugerowalibyśmy jednak podejście długoterminowe, to znaczy skupienie się na Długofalowej stopie zwrotu i próbę znalezienia takiego, można powiedzieć, złotego balansu między tym, że w krótkim terminie być może jeszcze możemy zaobserwować jakieś straty związane z tym poszukiwaniem dołka, czy też potencjalnie ryzykownymi wydarzeniami, które mogą nastąpić w nadchodzących dniach czy tygodniach, ale jednak, tak jak wspomnieliśmy, długofalowo wyceny aktywów są na relatywnie atrakcyjnych poziomach. Ponownie zaznaczam, że to nie znaczy, że ten dołek już został osiągnięty, ale długofalowo możemy oczekiwać, że faktycznie zarówno akcje, jak i obligacje powinny pozwolić nam w horyzoncie kilku lat zarobić, jeżeli zainwestujemy je w, nadchodzących, w nadchodzącym czasie. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję również. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i pozostaje Państwu życzyć i chyba wszystkim nam dywersyfikacji portfeli i przyjęcie tego dłuższego horyzontu inwestycyjnego. Bardzo dziękuję i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z TFIPZ.